tutaj są odbite. Zaraz zobaczycie. Tu na kamieniu są jego stopy odbite, tam. Po lewej stronie mijamy Świnią Skałę. Nazwa wzięła się od tego, że dawniej prowadził szlak turystyczny od Strzawnicy do Stromowiec. Do tego miejsca doszło się suchą stopą. Tutaj natomiast trzeba się było zamoczyć, obejść ją dookoła. Mówię, że stanęła jak świnia.